Cześć, witajcie, z tej strony Kamilos i witam was bardzo serdecznie w 110 odcinku z GTA 5 Legendy i Teorie. A w dzisiejszym filmie sprawdzimy teorię o tym, czy w misji Niewielka Turbulencja samolotem transportowym da się dolecieć do granicy mapy. Jak to się uda, to zobaczymy, czy jeżeli wylecimy poza granicę, to wyświetli nam się ukryty komunikat. To tyle jeżeli chodzi o samą teorię, a teraz zapraszam was do dalszego oglądania. Jednak zanim przejdziemy do sprawdzania tej teorii, to zajmę wam chwilę, ponieważ chciałbym, żebyście zostawili łapkę w górę i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to możecie zasubskrybować, ponieważ jest to dla mnie ogromna motywacja do dalszego działania, a także pomaga to w rozwoju kanału. A cel na ten rok to 100 tysięcy subskrypcji, więc jedynie z waszą pomocą uda mi się ten cel zrealizować. Więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to fajnie by było, jakbyś zasubskrybował bądź zasubskrybowała. A jeżeli już to robicie i chcecie serduszko, to napiszcie w komentarzu hashtag samolot, a ja wam to serduszko dam. Myślę, że fajny deal, a teraz przechodzimy do sprawdzania dzisiejszej teorii. Jesteśmy już w misji Niewielka Turbulencja, nad nami znajduje się samolot transportowy Meriwether. Ja cały czas za nim podążam, oczywiście jeszcze jesteśmy w strefie radarów, więc muszę się nieco zniżyć. Za chwilę jednak z tej strefy wylecimy, więc lecimy póki co nisko i za naszym celem. Jak na razie nie mogę zwiększyć pułapu, ale za chwilę ten pułap powinniśmy móc bez problemu zwiększyć. Świetnie, wylecieliśmy już spoza strefy bazy wojskowej, więc teraz zbijamy się do góry i cały czas lecimy za naszym celem. I szczerze powiedziawszy, jestem bardzo ciekaw tej teorii, ponieważ z tej misji nagrywałem już dwa filmy. Sprawdzałem w tej misji dwie różne teorie i ich przebieg był naprawdę ciekawy. Zresztą jeżeli jeszcze nie oglądaliście tych filmów, to warto zajrzeć do karty, ponieważ tam znajdują się oba i nadrobić. Jeżeli jednak oglądaliście, to wiecie co mówię i przekonamy się, czy ta teoria będzie potwierdzona, czy jednak obalona. Ja mógłbym powiedzieć, że będzie potwierdzona, przynajmniej tak mi się wydaje, ale czy mam rację, to się okaże później. Wy możecie napisać w komentarzach, jak myślicie. Zobaczymy, ile osób się myli, a ile będzie miało rację. Dobra, otworzyli już nam klapę, więc świetnie, za chwilę będziemy mogli lądować. Jednak teraz do nas strzelają, więc musimy uważać. Chociaż nie trafiają, no dobra, ten jeden trafia. Tylko żeby ten z RPGa w nas nie trafił. Ale to już nas nie interesuje, bo lądujemy. Świetnie, bałem się, że jeszcze wystrzeli w nas. Ale udało się bez żadnego problemu. Trevor Phillips na pokładzie melduje swoją obecność. Dobra, mamy umiejętność specjalną, więc odpalamy strzał Trevora i lecimy z nimi, nie będziemy się z nimi patyczkowali. Dobra, tylko uważajmy, żebyśmy nie wylecieli z wyjeżdżającym samochodem. Ty jeszcze żyjesz? Jak ty to przeżyłeś? W sumie oni mają ciężki sprzęt. Dobra, uważajmy, tutaj kolejne samochody wypadają oraz skrzynie, więc musimy uważać na to. Dobra, lecimy. Czy ktoś jeszcze jest? Tam wydaje mi się, że mogą być. Nie no, na mapie mamy jednego. Gdzieś tu jest. Dobra, zróbmy przewrotkę. Tu jesteś? Świetnie. Mamy to. I to już byli wszyscy. Przynajmniej ci z luku bagażowego. Dobra, wejdźmy teraz tutaj. Puśćmy ten hangar i wejdźmy do góry, gdzie powinien na nas czekać pilot. I czeka jak zawsze. Dobra, możemy zrobić to w stylu Trevora. Odpalamy szał. I świetnie, nasz strzał się skończył, więc wszystko idealnie wymierzone i jesteśmy już jako pilot. Jestem ciekaw, czy ta informacja się zmieni, ale jeszcze jednej rzeczy jestem ciekaw, czy odrzutowce, które powinny nas eskortować, się pojawią, czy jednak się nie pojawią. Ale na początku pokażę wam zwykłą wiadomość, która powinna się pojawić, jeżeli nasz samolot się zniszczy, bądź po prostu ulegnie zniszczeniu. Dlatego musimy go teraz rozbić. Akurat wybraliśmy port, więc wylądujemy. Właściwie rozbijemy się w porcie. Dobra, pokażę wam, jak to będzie wyglądało. Misja nieudana, samolot transportowy został zniszczony. I zobaczymy, czy ta wiadomość się zmieni. Oczywiście będzie wiadomość, że misja nieudana, ale czy samolot transportowy został zniszczony, to się okaże i sprawdzimy to. Dlatego jeszcze raz powtarzamy misję.
i musimy teraz kierować się jak najdalej od Los Santos, żebyśmy opuścili ten obszar, obszar bezpieczny, i polecieli w ten, w którym nasz samolot powinien się zniszczyć. Zobaczymy, czy będzie informacja o zniszczonym samolocie, czy jednak o opuszczeniu obszaru. Ciekawe. Przekonamy się niedługo. Lecimy cały czas przed siebie. Jeszcze Los Santos widać oraz góry. Montchiliad jak najbardziej jest widoczne. W sumie jest to ogromny samolot, więc nie dziwmy się, że widać wszystko. Ale jeszcze jesteśmy dość blisko. Jest to jednak cargo plane, więc ma swoje gabaryty. Ale dobra, lecimy, możemy trochę jeszcze do góry się wzbić. I na razie nie jesteśmy daleko. Wszystko się tutaj z tyłu dymi. Coś jeszcze wylatuje? Nie, tamten samochód stoi. Bardzo dobrze, nic nie wypada. Lecimy jak na razie przed siebie. Na spokojnie, już wszystko zanika powoli. Jesteśmy coraz to dalej, ale wciąż nie na tyle daleko, żeby nasz samolot się zniszczył, że po prostu silniki zgasły. Okej, teraz silniki zgasły. I zobaczcie, że odpadły skrzydła. I mamy inną wiadomość. Misja nieudana, standardowo. Jest zmieniony napis na dole. Tutaj powinno być, że samolot uległ zniszczeniu, a jest: samolot transportowy oddalił się zbytnio od pola Mackenzie'ego. Ciekawe, możemy zrobić to jeszcze raz i sprawdzić, jak to będzie wyglądało ponownie. Tylko włączę może boosta, żebyśmy szybciej to mogli sprawdzić. Dobra, gdzie my mamy boosta? Tu mamy boosta. Więc teraz możemy lecieć naprawdę szybko. Zobaczymy. Wtedy na początku nam zgasł silnik. Potem odpadły skrzydła. Chyba jedno skrzydło odpadło. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym przypadku. Ale już mamy raczej stuprocentową pewność, że znowu dostaniemy taką informację. Ale przekonamy się za chwilę, jak to będzie wyglądało. Damy sobie 3 próby. To jest druga. Trzecią zobaczę na noclipie, czy będziemy mogli oszukać to. No zobaczcie, tak samo się dzieje. Na początku gaśnie silnik, potem odpada nam skrzydło i ponownie jest ta sama wiadomość, ten sam komunikat, więc powtórzmy jeszcze raz. Tylko tym razem zrobimy to na noclipie i zobaczymy, czy może teraz to oszukamy. Niestety nie udało mi się sprawdzić, co się stanie, jak wylecimy poza granicę mapy na noclipie, ponieważ wywaliło mi GTA. Dość ciekawy zbieg okoliczności, ale niestety złośliwość rzeczy martwych. Jednak przez to wpadłem na ciekawy pomysł. Wylecimy poza granicę mapy właśnie na noclipie, ale na początku chcę, żeby podleciały do nas myśliwce Meriwether i wtedy będziemy mogli zobaczyć, czy oni także zostaną zniszczeni, jak będziemy odpowiednio daleko od lądu. Ale na początku musimy poczekać, jak do nas podlecą. Oczywiście widać Los Santos. Trochę się ściemniło, no ale musiałem wszystko zresetować. Na to nie zwracajcie uwagi. Dlatego lecimy, póki co nie widać nikogo na horyzoncie ani na mapie. Ale powinni się niedługo pojawić, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie, no nie widać, póki co jest spokojnie. Dobra, teraz się pojawili, więc świetnie, lecimy. W sumie nie wiem, czy jest potrzebne lecieć tam na noclipie, ponieważ nie będziemy mogli widzieć, jak oni zostaną zniszczeni. Więc poczekam na nich, żeby na pewno nic się nie pobagowało. Bo na noclipie nie wiem, czy będą nas gonili, czy będą nas gonili tak jak teraz. Dobra, lecą, tamten jest jakoś daleko. Dziwnie. Może poczekajmy tutaj na nich, żeby się zbliżyli. Dobra, panowie, dalej, czekam na was. Świetnie, mamy ich. Więc lecimy teraz w stronę końca mapy. Możemy lecieć na buście. Tylko te myśliwce zostawimy w tyle. Będziemy lecieli na buście. No zobaczcie, jak to wygląda. No dobra, poczekajmy na nich. Na noclipie. Dobra, lecą, lecą cały czas. Muszę dolecieć do miejsca, w którym to nasz samolot zostanie zniszczony. To jest ciekawe, lecą sami. I co, nic im się nie dzieje. Teraz będą nawracali.
Okej. Co wy robicie? Dziwne rzeczy się dzieją. Okej, przygotowują się do strzelania w nas. Zobaczcie, że strzelili w nas tyłem. No ciekawie, ciekawie. Nasz samolot jest zniszczony. No i teraz odlecą. No ta misja jest naprawdę mocno pobagowana teraz przez nas. Ale dobra, zobaczmy, co się stanie, jak wylecimy na nauklipie, bo oni widzę, że sobie na spokojnie tutaj latają. Zobaczcie, zresztą lecą tam. My tutaj jesteśmy zniszczeni, a oni lecą dalej. No ciekawie. Ciekawie to wygląda. No ale ostatecznie ta teoria zostaje przez nas jak najbardziej potwierdzona. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to możecie zasubskrybować. Napiszcie też w komentarzach, jaką legendę bądź teorię chcielibyście, żebym sprawdził w tej serii. Również zapraszam was do filmów o podobnej tematyce. A póki co, to by było na tyle. Na razie i cześć!